Cześć, to jest Faral, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Minecraft. Moi drodzy, dzisiaj postanowiłem, że dam mojemu przyjacielowi Szakowi troszeczkę zarobić. Zbudowałem 4 sekretne pokoje, w którym znajdują się skrzynki z diamentami oraz podpowiedzi. Za każdy znaleziony diament płacę mu 10 zł. Do zgarnięcia ma prawie 400 zł, więc zobaczymy, jak mu w dzisiejszym odcinku pójdzie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli też chcielibyście wymienić swojego wykopanego diamenta z Minecrafta w realnym życiu za 10 zł. No i jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, bo lecimy po 1 200 000. Siemano, Szaku! Siema, stary, gdzie jesteś? Aha, widzisz, ty mnie dzisiaj nie widzisz, bo to jest dzisiaj twoja życiowa szansa, ponieważ dzisiaj jesteś w stanie zarobić dobrą monetę. O, rozumiesz? Tak. A widzisz, dzisiaj Farelka da ci zarobić pieniążka, ale będziesz musiał odnaleźć sekretne pokoje i będziesz musiał rozwiązać zagadki. Jesteś gotowy na tą przygodę? Stary, to będzie banalne, przecież ty nie umiesz budować, proszę cię. Okej, okay, no to zaczynamy. Przeczytaj pierwszą zagadkę. Dobra, dzięki niej nigdy nie stracisz całego majątku. No, co to jest? Okej, okay, dzięki Rusz niej. Tą swoją makówkę. No mi się wydaje, że dzięki siekierze chyba, ale to nie chodzi chyba o siekierę. Albo komuś dasz w łeb, tak? Jak ktoś ci będzie chciał majątek ukraść, dobra, kumam. O to mi chodziło, ale czekaj. Możliwe, że chodzi też, kurde, o safe, no bo generalnie ludzie chowają chyba w safe'ach, nie? Złoto i tak dalej. No dobra, to szukaj safe'u. W safe to pewnie chodzi o skrzynkę i skrzynka będzie tutaj, stary, zawsze u kowala. A, ty tam od razu wiesz, że tam jest skrzynka? Skąd może wiedzieć, tu jest skrzynka? No, zawsze u kowala jest skrzynka. No i nic w sumie. Niezłe wdzianko. Okej. Okay, ja ci powiem tyle. Zimno. Zimno. Dobra, stary, szukamy. Mi się wydaje, że to jest albo skrzynka, albo coś innego, może jakiś ender chest gdzieś położył. A skąd wiesz, że na przykład to nie jest iron golem, który trzyma wszystko pod swoją zbroją żelazną? A? Ej, to jest dobre. To jest dobre? Nie, to nie on! No! To nie on! To nie ja on. Powiem tak, chciał się nauczyć fruwać, ewidentnie. No chciałem, dobra, oszukałeś mnie. Chodź, pozbieraj to swój mandziur i lecimy dalej. Żartowałem z tym golemem, to nie to. Dobra, wiesz co, ja chyba zostanę przy swoim pomyśle i poszukam skrzynek. Okej. Okay. Jest! Emeraldy 4, super, i jabłuszka. No to niestety nie to, zimno. Dobra, lecimy dalej. Dobra, tu gdzieś obok, o tu jest skrzynka. Mamy! Stary! Zgarniamy monetę! Bracie, ale żeś trafił! O kurcze, kolejna tabliczka. Jego dzieci odnawiają 4 punkty zdrowia. Wiesz co to? No, co to jest? Jego dzieci odnawiają 4 punkty zdrowia? Okej, okay. Coś, jakie są potrawy w Minecrafcie lub jakie jest jedzenie w Minecrafcie? O, może tak. Stary, jest bewsztyk, jest kurczak. Czekaj, kurczaka z dzieci może. Skupmy się na dzieciach. Jego dzieci odnawiają 4. No dzieci kurczaka odnawiają mi 4 punkty zdrowia. Czekaj, co to jak wypadnie być? Mięsko, tak? My tu, stary, mówimy o produkcie, który jest jadalny. Może złote jabłka, one dużo odnawiają życia, nie? A jabłka kogo są dziećmi? No drzewek! Dobra, czyli coś z drzewami, w ogóle ile diamentów tutaj mam? O chłopie, diamenty i tory. Dobra, czyli będzie mi potrzebne drzewo i tory chyba, tak mi się wydaje. Tak jest. Idziemy do góry. Oj, stary, musiałeś tak głęboko to kopać. Teraz będę tyle czasu chodził. To nie ja. Okej, okay, to nie ty. O, można zamknąć! Ale fajne! Normalnie, to są eleganckie hide and seeky. Co ty gadasz? Eleganckie hide and seeky. Czekaj, tu coś... Nie, to jest ta tabliczka nasza pierwsza, dobra. Jest drzewo. Tak jest. Jest drzewo. No i może musisz coś z nim zrobić? Jakiś, nie wiem, guzik albo dźwignia, albo torami wjechać do środka? Nie. Na przekątną! I walisz w banią w głowę drzewo. Dobra, czekaj, spróbujmy. Na przekątną! No i nic. Nie zadziałało. Słabe te podpowiedzi. A może na przekątnej nie miałeś wózka? Dobra, może to nie jest te drzewo. Ej, czyli wagon będzie potrzebny. Ale gdzie ja ci wagon Już utykam mordę, przepraszam, nic nie mówiłem. Dobra, czekaj, to w każde drzewo będę próbował. Dobra, a może trzeba jakiś czar powiedzieć? Hokus pokus, czary mary, na przekątną! Nie, żeby widzowie łapkę zostawili, jest taki czar. Dobra, niech widzowie zostają łapkę w górę! No i nic. Dobra, wiesz, to mi się wydaje, że Maciusz 13 zostawił łapki, wiesz? Czekaj. Przez niego. Mi się wydaje co innego, stary, ty źle podpowiadasz, jabłka są czerwone, więc niech widzowie stawią subskrypcję! No i nic, dobra. Ach, taką czerwoną jak jabłko, no. Słaby. Jednak, Szaku, nie, no. To nie to. Słaby jesteś w te spele, tyle ci powiem. Do Hogwardu się nie nadajesz, niestety. No niestety nie, ale nadaje się po diamenciki do Secret Roomu. Stary, nie działa. Co jest grane, no? Ale ty się uparłeś na to drzewo, może to nie są drzewa? Może to jest właśnie drzewo. Stary, to jest przycisk! Nie, może ty taki przycisk zrobiłeś łatwo, chłopie. No i co? Chcesz spotykanie? Gdzie jest kolejny?
O, proszę pana, nie. Proszę pana, to jest quest na lefrek z chudego byka. Lefrek z chudego byka. Ta, lefrek z chudej marchewki. Dobra, zaczynam. Dobra. Nie, no, no, zawolno, no, szukaj. Dobra, jest, tutaj kolejny. Nie, no muszę wszystkie kliknąć. No nie wiem, dobra, ja się nie znam od stary, ja tylko sprzątam. I uwaga! Wow, nieźle. Ale czat, stary. O, mamy kolejny tutaj. Co tu jest? Zapraszam. Skrzyneczka, diamenciki. O, stary. I neterowa gwiazdka, dobra, zostawmy ją sobie. Zbieraj wszystko, bo ci się przyda na pewno. Dobra, to biorę craftingi, może coś będzie pod nimi. Nie, nie ma dodatkowych diamentów. Dobra, gdzie zawsze zamykają się oczy? No jak no. To gdzie? W kopalni! Przy kopaniu! Nie no, kurde. Przy graniu w Minecraft. To, no, gdzie się zamykają oczy? Oprócz w szkole. Stary, gdzie mi się oczy zamykają? Co to może być? No nie wiem, jak umieram u smoka, cokolwiek. Mi się wydaje, że to jest kopalnia, wiesz co, ja poszukam kopalni tutaj, to może być to. No dobra, dawaj. Dobra, to chodzi pewnie o łóżko, na 100%, tu gdzieś widziałem łóżka. Kurde. Stary! Bystra ta marchewa! Jak ty zrobiłeś pokój obok pokoju sekretnego, to naprawdę jesteś mega... A nie, to nie było łóżka, nieważne. Widzisz, twój plan spalił na panewce, szaku. No niestety, dobra, łóżko. No i co? Ustawiono punkt odradzania, czyli to nie to. Nie. Jak coś, to do łóżka trzeba zeskoczyć z 10 klocków na bombę. Przysięgnij. Amen. Dobra. Nie, bo ty się śmiejesz, mi się wydaje, że to może Ja się śmiałem z tego villagera, że ma taki nos jak Kulfon. Dobra, zaraz zobaczymy, stary. Ale czyby to tak działa? A może, bo to pewnie jakaś modyfikacja jest. Dobra, zróbmy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Dobra. No! Nic. Miałeś skoczyć z 10. No, tak, na pewno. Ja po prostu pewnie chodziło o to, żeby zeskoczyć. Dobra, nieważne. Nic mi to nie zabrało. Dobra, stary, nie przeszkadzaj mi, ja tu myślę, muszę łóżko znaleźć. Szukaj łóżko. O! Że ty znalazłeś od razu, chamie! Stary, ty taką wioskę wybrałeś, gdzie łóżek nie ma? Prościutu! Ja pierdziu, zapomniałem do innych domków podstawić łóżka. Ej, dobra, nieważne, prościutto! Jest giga ciemno i nie widzę skrzynki. Betonowa strzała pomoże odnaleźć ci drogę. Betonowa strzała! Nie no, stary, co ty za podpowiedź? Stary! Ja wiem, że ty nie lubisz ciężkich zagadek, tak? Więc dałem ci najprostszą. Najprostszą, betonową strzałę. O, tu jest skrzynka. No stoi przed tą skrzynką, ty nie widzisz shulker boxa, stary, z centymetra. Myślałem, że to diament jest, to się fajnie zna. Znaczy ten, blok złoto. Żółty diament, no dokładnie, zapraszamy do góry, proszę pana. Czekaj, betonowa strzała i dostałem wagonik, to coś z wagonikiem pewnie. Ale tylko mam 30 diamentów, stary, co to jest? To jest mało, ty na pewno jeszcze coś schowałeś. 30 diamentów mało! Widzowie, powiedzcie mu w komentarzu, że 30 diamentów to jest sporo. Nie, widzowie, napiszcie, że dopiero od staka zaczyna się dużo diamentów, czyli od 64. Dobra, nieważne, stary, muszę znaleźć betonową. Dopiero od staka szaku stawia maka. Ha! Napiszcie tak w komentarzu, to jest dobry rym. No, mam nadzieję. Więc jak nas zbierasz z staka, to jedziemy do maka, wiesz o tym. Stary, no. Czy ty mi za 64 diamenty chcesz dać 20 zł? Ty sobie żartujesz? Ja się tyle męczę. Ale stary, mak tyle nie kosztuje. Mak już na dwóch, to kurczę, z 6 dyszek trzeba żygnąć. A, że na mnie na ciebie, to się to jest 200 minimum, jak nie lepiej. O! Dobra, stary, słuchaj. Czy ty czujesz mój oddech na plecach? Nie. A powinienem? Cały czas to latam, no. Cały czas. A bo ty na spektatorze tutaj czuję sobie biegasz. Czuję się jak twój anioł stróż. To aniele. Jakiego anioła stróża mają marchewki? Pietruszkę? Nie, buraczka. Jesteś moim burakiem. A, burak. Okej, okay, wszystko jasne. A burak nie rządził w marchewkowym piekle, bo czerwony? Nie, to był pan żołądź. Dobra, kasztanek, szukaj tej strzały betonowej. Stary, tu jest... Czekaj, tu jest tor. Ja mam kilka torów. Aha. I tu jest jakiś taki cień. Gdzie masz cień? Nie, dobra, mi się wydaje. No może troszeczkę jest! Nie powiem, może, że nie. Dobra, wiem, ty od początku mi podpowiadasz na przekątną. Jakieś zaklęcie, stary, weź przestań. Ale pamiętaj, że musisz powiedzieć na przekątną. No właśnie, wiem, dlatego to robię. I zostaw suba i łapkę w górę, chamie. Uwaga! Na przekątną! Dobra, to nie działa. Zostaw suba, chamie! No i to też nie działa.
Ale wagon musisz jeszcze dostawić na tory. Słuchaj, ja rozumiem, że ty masz buty w kształcie dwóch małych wagoników. Stary, przestań, spójrz na mnie. Ja teraz ciągnę hełm. Ty wiesz, co ja mam na głowie? Ja mam kapustę, mi już po prostu korzenia puściły. Nie, to jest zryty czosnek. Tak, ewidentnie. To jest, nie. Zryta marchewka, stary. Słyszałeś to? Dobra. Stary, dawaj, bo już nas nos nastała. Dobra, uwaga. Na przekotną, zostaw suba. Ale zapierdziela. I łapkę w górę, zostaw suba. I suba, widzu, no i nic, nie działa. No nie działa. No i widzisz, Czeku? Czekaj. Jak jesteś amator. Dobra, ja już wiem, przepraszam. Jeszcze raz, powtórka. Dajemy. Stary, mam neterową gwiazdkę. Teraz, patrz, patrz co się dzieje. Zaczęły się zaklęcia puszczać z tej ściany, jak wow, gwiazdkę wyjąłem. Faktycznie, no. Dobra. Runy się odpaliły. A więc zaczynamy. Jak na młocie Thora. Stary, let's go. Niczym Mjolnir. Na przekątną, zostawcie suba, widzowie, i łapkę w górę. Lecimy pod... Ej! Co to jest za żarcik? Nie fajnie. O stary. Gratulacje. Pod Cile udało ci się znaleźć diamentów. Każdy z nich jest wart 10 zł. Stary, mam ich 30! Namu widzów, żeby zostawili łapkę i suba. Czekaj, to się zastanowię. Tu są diamenty? Są! Dobra, 40 diamentów! Także widzowie, stawcie łapkę w górę i subskrypcję i zrobimy taki sam kolejny odcinek, tylko że ja wtedy Krystianowi zrobię tajemnicze, sekretne pokoje, o. Tak, tak zrobimy. Szaku znalazł 40 diamentów, więc 4 stówy dla ciebie. Łatwiutko, stary. Gratulacje, a wy możecie też do niego wbić na kanał, zostawić suba. Nagrywa shorty z Minecrafta, bardzo fajne. Więc na pewno dla każdego coś fajnego się znajdzie. Wbijajcie, a my wzżegnamy się i widzimy w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, elu!